Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Zaczynamy sobie bitewką tutaj oczywiście z szczęczkami podbustowanymi Amethyst i oczywiście Royal Case na buście również. Ta skrzyneczka 1680 zł nas tutaj kosztuje i no właśnie, spadł tutaj karambit, ale niestety dla mojego oponenta, tak? No na niewiele się tu póki co ta skrzynka zdała. Chociaż ta M9, no 3500, no coś tam nadganiamy, no nie mówię, że nie. Leci ostatnia skrzynia Amethyst, no tutaj będzie niestety profit dla mojego oponenta znowu, ale no trafiamy też kosę, ale jest to kosa no niestety troszkę tutaj tańsza niż kosa mojego przeciwnika. Lecimy oczywiście dalej, mamy rękawice 576 zł trafione tutaj, no niestety rękawice dla Emily, ale ten o dziwo sloter mój ciut droższy. Zobaczmy dalej, również tutaj po parze rękawic 800 zł kosztują moje, ale no właśnie, to jest dalej strata rzędu 1000 zł i szansa, żeby to tak naprawdę odbić i do tego wrócić, no jest taka, kurczę, no nie powiedziałbym, że duża, tak? Ale zobaczmy, ostatnia skrzynia, no ale właśnie, no niestety nic się tutaj dobrego nie wydarzy, pierwsza bitwa przegrana za 10 koła. Ja oczywiście przypomnę, że osoby, które wpłacają z kodem Croxy mogą sobie wygrać takie piękne skiny. Oczywiście im więcej wpłacisz, tym szansa jest większa i jak wygrasz, to dostaniesz od razu taki prezencik z oczywiście wygranym skinem, no jak nie dostaniesz, to znaczy, że nie wygrałeś. Ale my lecimy oczywiście dalej, również przypomniałem o konkursie oczywiście na skina, subzwonę łapał gry pod filmem, jak chcesz wygrać, oczywiście na Discord dołącz, tak? Oczywiście również użyj kodu Croxy, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bo klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik tutaj i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez like, który leci właśnie 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free. Więc zobaczmy, jak nam pójdzie teraz na tych gemstone'ach 1360, no to już jest naprawdę koszt takiej bitewki sporawy, tak? Zwłaszcza, że jest tu 5 takich skrzynek wrzuconych. Spadł tutaj Good Knife, wyżej był Szafir. Na szczęście nie wypadł, ale zobaczmy otwarcie kolejne. Nie no, to są jaja jakieś, prawda? Nie, co się nie dzieje? Ja rzucam jakieś czary, ja rzucam jakieś zaklęcie, czy naprawdę? O co chodzi? I dostaję M9 taką piękną, 6,5 koła, ale co z tego? Co z tego, jak mam 15 tysięcy straty i to jest no wręcz nie do odbicia. Musiałbym trafić stary te Pandora's Boxy, żeby do tego wrócić, no ale tak się tutaj nie wydarzy, no mamy rękawice za 1000 zł, zaledwie strata 13 tysięcy i naprawdę tutaj no wydarzyła się rzecz, która miałem nadzieję, że się nie wydarzy, tak, czyli oczywiście zripowałem pieniądze po raz kolejny, kto by się tego spodziewał, strzelała 3% hydra, w sztukach niech będzie 6-3000 zł, taka bitwa. Liczymy oczywiście na hydrę, hydra to jest nasza nadzieja tak naprawdę, jeśli chodzi o tą skrzynkę, jeżeli nie dostaniemy, no to, że tak powiem, jest mocny tak zwany Lipton. Zobacz, pierwsze otwarcie tej skrzynki no, nie przynosi nam tutaj nic. Więc oczywiście cierpliwie czekamy na otwarcie kolejne, które no również nic nam nie przynosi. Ale ja się już do tego przyzwyczaiłem, tak? Leci otwarcie kolejne, no jest w końcu ta hydra. Do 3 razy sztuka można by rzec, no tylko szkoda, że nie dla mnie, tak? Niestety Battlescape spada, ale no łatwo to przegonić, tak? Wystarczy Wellworn, żeby tutaj tą bitwę wygrać. No ale zobaczmy, czy tą skrzynkę stać na jeszcze jedno tutaj uniesienie, żeby tą AWP faktycznie tutaj dla wuja zrzucić ostatnia skrzynia. No i się oczywiście tutaj nic nie wydarzy, no kto by się spodziewał. No dobra, powiem tak, no wymaga tutaj, że tak powiem, tutaj wymagane jest podjęcie racjonalnej decyzji. Jaką jest skrzynia Supreme Knife? Supreme Knife stać nas na 4 takie skrzynki, koszt 10 koła. Jak to przegram? No to jestem stary frajerem po prostu. Nie wiem, co się dzisiaj po prostu wydarzyło ze mną i z tymi bitwami, no ale widocznie tak musiało być. Chociaż szczerze mam nadzieję, że jeszcze tutaj uda nam się do tego wrócić. 4 skrzyneczki Supreme Knife na buście. 5 koła aż kosztuje ten Crimson Web, więc jak najbardziej zwraca to tą skrzynkę. Taka M9 dla nas też by zwróciła tą skrzynkę, no ale tutaj no niestety Good Knife i Shadow Dodgery za 700 i 800 zł. Chociaż nie, czekaj, za 500, przepraszam. Pierw ten Battlescare poleciał. No i ostatnia skrzynia tutaj, szczerze nic ciekawego. Szczerze jest to zero tak naprawdę, można by rzec. Dlatego, no po prostu chyba sprzedajmy te skiny i spróbujmy jeszcze raz, tak? Podejście numer uno, podejście ostatnie. I czy te skrzynki Gemstone? No uznajmy, że ostatni raz im zaufam, tak? Bitwa na 11 koła, ale bierzemy teraz underdoga, więc teraz moim oponentom mogą takie szafiry lecić. Proszę bardzo.
niech spadają wam szafiry, niech spadają wam emeraldy, ale ode mnie Vara. Zobaczmy, chcemy Emilii i wrzucamy Alexa. Zobaczmy, co taka bitwa nam przyniesie. Liczymy tutaj o dziwo, przyniesie nam no, jednak tutaj przegraną, w sensie gorsze skiny, może tak. Ale overall, no ta bitwa, no klasycznie 5 koła, jednak 3 koła, takie Shadow Dodgery. Gamma Doppler, zobaczmy, jest pajony dla Alexa. Coś tam nad ramion, ale Emilii by musiała teraz naprawdę coś mocnego przytulić. Jest Falchion dla Alexa, no ale dalej ta Emilii, dalej Emilii, dwie skrzynki, daj jakiegoś Emeralda jej, albo nie wiem. O właśnie taką M9, o właśnie taką M9, stary. I przewaga w tym momencie, no z 1800 zł i tu się nic złego nie wydarzy, stary. I Underdog przyniósł mi tutaj wygraną w tej bitwie. 27 koła. Ja w tym momencie odpuszczam, żeby, no naprawdę, bo ja czuję, że dzisiaj może się to źle skończyć. Pamiętaj, że najważniejsze jest oczywiście to, żeby wiedzieć, kiedy przestać. Ja się z wami żegnam, Kodzi Kroksy, oczywiście przypominam, żebyś sobie użył i dołączaj na Discorda, bo są tam giveaway'e.